Witam wszystkich widzów, z tej strony Pilarz Amator. Dzisiaj taki odcinek robiony na szybko, który ma być kontynuacją poprzedniego filmiku pod tytułem Olejowe Szaleństwo. Mogliście tam zauważyć i przekonać się sami, jakie ludzie różne bzdury i mity wygadują na temat olejów do silników dwusuwowych. Mam nadzieję, że trochę się pośmialiście. A teraz mam dla Was taki mały quiz albo coś w rodzaju ankiety. Ponieważ okazało się, że dopóki nie przekroczę 500 subskrybentów na moim kanale, to nie mogę robić ankiet w dziale społeczność, więc postanowiłem nagrać ten filmik, gdzie w komentarzach będziecie mogli wybrać pilarkę, którą będziemy zacierać markowym olejem oraz wybrać olej, którym będziemy tą pilarkę docierać, a według niektórych fachowców zacierać. No więc przedstawiam Wam trzy ślicznotki. Basie, Marysie, Zosie. Nie, żartuję sobie. To są piękne, nowiutkie, trzy chińskie pilarki, które czekają na to, aż je uruchomię i zacznę testy, recenzje i docieranie. No to jest w ogóle cud, że wytrzymałem tak długo, nie uruchamiając jeszcze ani jednej, ale ponieważ chcę wszystko przygotować jak należy, więc cierpliwie czekają w kartonikach, aż wreszcie się za nie zabiorę. No ale ponieważ bzdury, które znalazłem w internecie na temat olejów, zmieniły trochę moje plany, to Wy będziecie mieli okazję wybrać maszynę, którą będziemy pierwszą uruchamiać. Tutaj mamy NAKA CST6150AOW. To jest już prawdziwa legenda. To jest pilareczka, którą mogliście zobaczyć w filmiku numer 2 z prowadnicą Oregona i łańcuchem Oregona na gaźniku Walbro. Idziemy dalej. No to jest kolejna legenda już polskiego rynku, Demon. To jest akurat mniejszy model, bo to jest chyba CST58. Sprawdzimy później. Mam jeszcze drugiego Demonka, ale na pierwszy rzut pójdzie ten. No i tutaj mamy pilarkę MTX. To jest tak zwany no name. To też, kto ma cierpliwość, może obejrzeć mój filmik numer 2, gdzie omawiam, jakie pilarki opłaca się kupić, a jakie się nie opłaca kupować. I na potrzeby mojego kanału właśnie zakupiłem w markecie pilarkę no name. Kosztowała 200 zł z groszami. O dość dużej pojemności, dość dużej mocy i będziemy sprawdzać, czym ona się różni od droższych chińskich pilarek. Jak się będzie spisywać. No, a ponieważ mieliście okazję zobaczyć bzdury, które ludzie wygadują na temat olejów, to mamy też tutaj kolekcję. Proszę, musiałem zainwestować, dokupić trochę. W ogóle temat olejowy chciałem zacząć od innych olejów. Chciałem udowodnić, że można pracować na olejach producentów, którzy zajmują się de facto olejami, a niekoniecznie produktach markowanych przez firmy produkujące pilarki i że nic się nie stanie, że można spokojnie to robić. No jednak bzdury, które znalazłem w internecie, zmieniły trochę moje plany. No więc mamy tutaj, proszę, oleje niebieskie, oleje czerwone, olej zielony, olej brązowy, olej bezbarwny. I wśród tych olej, ale nie wszystkich, będziecie mogli wybrać ten, na którym będziemy docierać lub według niektórych fachowców zacierać pilarkę, którą wskażecie w komentarzach. Te oleje idą na bok. Dlaczego? To są pełne syntetyki i one są zbyt drogie, żebym marnował je w mieszankach w stosunku 1:20, 1:25. No musicie mi wybaczyć, mój kanał na razie nie zarabia i nie zamierzam poświęcać tak drogich olejów na docieranie pilarki. Ale już podstawowy model Husqvarny bierze udział w ankiecie. Ostatnia Makita, która mi się ostała, bierze udział w ankiecie. Idźmy dalej. Podstawowy olej Stila bierze udział w ankiecie. To jest full syntetyk, idzie na bok, za drugi full syntetyk, idzie na bok i kolejny full syntetyk, no to jest co prawda resztka, ale też damy go na bok, ponieważ w bzdurach były wymieniane markowe oleje, markowane producentami pilarek, no to proszę, mamy Stila HP czerwonego, Makitę czerwoną, Husqvarnę HP niebieską i ten olej, który uzyska najwięcej głosów w komentarzach, będzie użyty do docierania pilarki, którą również wskażecie w komentarzach.
Więc jeśli chcecie, żeby kanał się rozwijał, to bierzcie się do pracy, zostawiajcie komentarze, łapki w górę, subskrypcje i głosujcie na pilarkę, którą będziemy zacierać olejem, który też Wy wybierzecie. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Cześć!